Ja pierniczę, czy ja dobrze widzę, że wszystkie centra są wokół mnie? Przecież to jest... Awe imperialiści, no to wszystkiego najlepszego z okazji świąt, żeby kolejny rok był lepszy niż ten, a oto chyba nie trudno, mianowicie startuję z takim małym świątecznym konkursem, żebyście również dostawali ode mnie troszeczkę prezentów. Mianowicie do końca tej serii będę co odcinek losował jedną osobę, która dostanie jeden dowolny wybrany przez siebie DLC albo podstawkę do tej wspaniałej gry, jaką jest Europa Universalis 4, dowolną, którą sami sobie wybierzecie. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, oczywiście wspierający będą mieli zwiększone szanse, oraz w komentarzu napiszecie "byłem grzeczny". Zwycięzcę będę wybierał dnia kolejnego po premierze kolejnego odcinka. Oczywiście wiadomość z tym będzie w edytowanym, przypiętym komentarzu pod danym odcinkiem, czyli w tym wypadku drugim z danej serii. Oczywiście odbiór kluczy poprzez Discorda po ówczesnym zweryfikowaniu konta, czy nikt się tutaj pod nikogo nie podszywa. Jak tak patrzę, to nasza agresywna ekspansja nie jest aż taka zła, jakby mogła się wydawać, więc czas zaatakować Genuę, no i po prostu ją zdobyć dla nas. Wyślimy kardynałów do naszych wasali, jest to zawsze na propsie. Oczywiście wykorzystujemy pieniądze kurii, nie własne, bo po co? Mogę też ekskomunikować jakieś dwa kraje, Anglię i Holandię, ale nie jest mi to potrzebne, nie mam z nimi granicy, chociaż... Wygląda to dość ciekawie. Możemy już zacząć zjadać Florencję. Trochę z tym zejdzie, no ale zawsze to też coś. Prowincje z rybami, krowami i tak dalej dewuję za punkty militarne, bo jednak to jest tutaj najważniejsze, żeby również mieć ten manpower na dalszą część naszej rozgrywki do 20 poziomu, nie więcej, oczywiście tam gdzie taniej, tam w pierwszej kolejności, może do pary też tutaj będę używał też punktów administracyjnych, nie tylko dyplomatycznych. W wypadku akurat teokracji jest to dość opłacalne, bo devotion bardzo zwiększa nasze dochody z National Tax Modifier. Atakuję tutaj Genuę, moim celem będzie zdobycie jej na wasala, chociaż chyba zjem ją i wypuszczę jako wasala z tego co widzę. No i następnie oczywiście możecie się domyślić, że Milan staje się naszym wrogiem i jego będziemy dalej atakowali. No i mamy to, Genua zdobyta. I jak tylko zjemy Florencję, no to ją wypuścimy. Wcześniej to nie ma sensu. Jako, że mamy tak czy siak już dość niezłe pieniądze, to możemy wreszcie sobie też pozwolić na tutaj umacnianie naszego handlu poprzez budynki. Chociaż wiem, że niektórzy już by to robili znacznie wcześniej ode mnie. No ale ja tam lubię na początku poblobować, skupić się na rozwoju tych naszych prowincji, a dopiero potem wziąć i pobudować te nasze budynki. Chociaż też wiecie, wszystko zależy od sytuacji. Tutaj akurat też mamy sporo szczęścia, bo już trochę też boty pobudowały się. Okej, Prowansja też na zaraz nam będzie przesyłała pieniądze. No i dzięki temu mamy już 43% udziału w handlu. A tutaj moglibyśmy jeszcze właściwe edykty odpalić. Ale to nie zawsze i wszędzie się to opłaca. Tylko w takich prowincjach, gdzie już naprawdę trade power jest dość wysoki. Czyli akurat w tych, co tutaj... O, mam ten tutaj... A nie, ale czekajcie, jak tutaj mamy z autonomią 28, tu możemy to jeszcze zbić, 4, 9, no okej, nie jest już wysoka autonomia, no to zmienimy na local trade power, żeby tutaj zwiększyć jeszcze bardziej nasz udział w handlu, no ale jak widzicie, no niestety Milan musi być naszym celem, ponieważ jest to nasz największy konkurent w okolicy. Pozbyłem się sojuszu z Milanem, ponieważ ustanowiłem go rywalem. I teraz no jest szansa na to, że nam się za chwilę jeszcze popsują z nim relacje jeszcze bardziej. No i wtedy będziemy mogli podziałać skuteczniej. Dobierzmy. No okej, w międzyczasie zaatakujmy na Reconquest Cassius Belli. Oczywiście o te prowincje. Aragonie. Chociaż nie, czekajcie, dobudujemy najpierw flotę. Ogarnę flotę i dopiero. Z polityk floty biorę jeszcze zwiększoną szansę łapania okrętów przeciwnika. I myślę, że muszę tak zbudować 30 galer, żeby tutaj rządzić na tych morzach, więc też do tego będę teraz dążył. No, jaki miły imperator wybrał nas do czegoś. Nieważne. Ej, czy mu ktoś tutaj to wypuścił? Czy ja to mogę zrobić moim wasalem? Wyjebiście. Chociaż sprawdźmy to, bo wiem, że jeżeli jest w imperium, to nie może być naszym wasalem. I nie byłbym słon, gdybym coś zwalił. Mamy wojnę z Kastylią, Anglią, Portugalią. Troszeczkę przegapiłem jej początek. Zbudowałem flotę, 22 galery, 4 handlówki, 1 heavy, odpowiednio zrobione. Nie wiem, jak wam pokazać. O, tutaj jest napisane, jakie perki ma. Działa dodatkowo. Mamy tutaj zwiększoną engagement with floty oraz, czyli szerokość pola walki floty oraz to, że nasz dowódca ma szansę zdobyć lepsze perki w bitwie niż normalnie. No i ogólnie nasza flota powinna dość tutaj ładnie ownić.
na morzach, na pewno ma zwiększone szanse na złapanie okrętów przeciwnika, a przewaga jednego okrętu ciężkiego też dość sporo robi w bitwie. No jak widzicie, 4 okręty zdobyte, transportowce zdobyte, tylko że będę tutaj robił tak jak poprzednio, że lecę, modboluję okręty, żeby odzyskać marynarzy i zaraz potem, o kurde, ile tych okrętów zdobywam, i zaraz potem jak je tylko zmodboluję, to w sumie ten też... i odzyskam część marynarzy, tutaj tą naprawimy sobie flotę, to te okręty rozwiążę i zniszczę. Nie ma sensu ich trzymać do sprzedania, jest dość mała szansa, że boty tak czy siak ode mnie kupią po wojnie, bo będą pewnie zadłużone, albo nie czekajcie, agresywna ekspansja, dopiero potem bonus do walki na terenie moim. Coś ta Austria i Francja się nie ruszają tutaj znowu. Trudno. Mogę też już teraz slot kolejny wybrać. I tutaj mam pewną zagwozdkę, bo mam dość dużo punktów militarnych, więc może tutaj wezmę ofensywne, a dopiero na trzecie wezmę idee humanistyczne. Ofensywne nam się przydadzą w połączeniu z humanistycznymi, co prawda dopiero, bo z dyplomatycznymi Diplomatic Reputation, Mercenary Manpower to taki mech trochę, bonusik. No ale też zawsze coś. A na razie jestem dość sporo ahead of time z punktami militarnymi, więc mogę albo w deva, albo rozwijać ideę, więc na razie wolę ideę sobie tutaj brać. A następnie, jako czwarte, bo pewnie o tym nie mówiłem, jest spora szansa, że wezmę religijne. Tak, humanistyczne i religijne naraz. No ale będziemy do tego potrzebowali. Tak czy siak, do naszych podbojów. No ewentualnie możemy zawsze budować ekonomię do 1600, a potem podbijać po 300 punktów over ekspansji, ale nie wiem, czy mentalnie jestem do tego zdolny. Na pewno nie, musimy podbijać do kapa naszego gatheringu do momentu, aż będę miał wszystkie reformy naszego rządu przeprowadzone, bo wcześniej to nie ma najmniejszego sensu. I zdobyty trzeci okręt oraz tu kolejne galerki. Jak widzicie, bez problemu tutaj toczymy kolejne bitwy. Tutaj mogę zatopić, stracić parę okrętów, bo dopiero co zdobyliśmy parę. Nie, kolejne okręty zdobyłem. W tym jeden okręt transportowy, no to po prostu tak OP jest flota papieska i w ogóle tych wszystkich teokracji, floty galer są po prostu bardzo, bardzo mocne, bo przechwytują praktycznie wszystkie okręty przeciwnika. Jeszcze jakby mieć odpowiedni build idei, który jeszcze chyba tam zwiększa capture chance, no to jeszcze można mieć chyba nawet 100% na złapanie tych okrętów. Nie ukrywam, że teraz wpadłem dopiero na pomysł, że fajnie byłoby tutaj zdobyć Gaskonię od Anglii w tej wojnie, lub chociażby jedną prowincję. Zerwać sojusz z Francją i cisnąć dalej Francję, ponieważ mamy bardzo słabą Francję. I przynajmniej powoli tutaj zdobyć całe jej południe, bo południe Francji, zresztą jak tutaj widzicie, to jest obszar do budowania bardzo dużych ilości manpowera. Naprawdę dużych ilości manpowera. Muszę kiedyś zrobić Francję pod development i wam pokazać, ile tutaj można wyciągnąć z tego. No ale w najbliższym czasie zobaczycie odcinek z pewnego innego kraju, jak można go OP zbudować. A tutaj to Gaskonia była nam potrzebna. Kuszące. No i teraz znowu pływamy, znowu kolejne okręty zdobywamy. Naprawdę dość sporawo. Pewnie już nieźle force limit przekroczyłem, więc... jakby to powiedzieć, ten mode ball leci do kosza, bo już jest gotowy i wyzerowany. A tutaj ten mode ball leci tak, a tutaj lecimy po... to dobra, najpierw naprawmy okręty i dopiero potem polecimy po te hiszpańskie okręty. I tutaj byśmy mieli do zdobycia, tak czy siak, tylko transportowce. No i wyrąbiście, mamy już tier 4 naszych reform. I tutaj mamy korupcję, która też się przydaje, stabilność, taka troszeczkę mech. Koszt, znaczy dodatkowy Earl Army Tradition, nobility, lojalność zwiększona. Bardzo fajne, zwłaszcza jakbyśmy to połączyli bodajże tutaj z czymś, jeżeli dobrze pamiętam. Albo nie, no chyba źle pamiętałem. Dobra, no nieważne, no tu mamy nobility. Następnie co mamy? Do burgersów bonus, global trade power, ale najmocniejsze, co mają tylko i wyłącznie teokracje chrześcijańskie, to jest monastic breweries, good produce modifier na wszystkich tych takich obszarach z grainsami, winem, to jest bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo produkcja grain oraz wine zwiększona o 50%, bardzo mocne. No i lecimy na dwie bitwy, ja tutaj zatapiam hiszpańską flotę, gdzie znowu kolejne okręty zdobywam w ilości wręcz hurtowej. Tutaj mi się nie udało, bo no niestety to nie była moja bitwa, więc znowu kolejne okręty wystawiamy z naszej floty, z
Sorry, ty tu. I tutaj jest taka zabawa trochę i też troszeczkę takie oszukańcze, bo zdobywamy Sailorsów za darmo. No prawie za darmo, ale jest to bardzo mocny perk. Jak widzicie, mamy już 5 zdobycznych, co ja mówię, 4 zdobyczne Heavy, jak i chyba z 5 zdobycznych Galer. No ale nie jest nam to już do niczego więcej potrzebne. Nasze armie, o kurka, ileś mi tego tutaj zebrało. Tu zejdźmy, żeby nie stać całym stakiem i tracić manpowera. Nie, no znowu tutaj płyniecie. No ludzie, opanujcie się! Ile ja tego zdobywam już? A tutaj po co ja to naprawiam? Mode Ball. Mode Ballujemy to. W sumie naszą flotę bojową na pewno skasuje w momencie, kiedy zatopimy flotę osmańską drugi raz, bo pewnie nam tyle to zajdzie. I dopiero wtedy zrobię dość dużą też flotę handlową, chociaż też niekoniecznie w sumie. No i przebyliśmy się, teraz już oblegamy stolicę Hiszpanii oraz tutaj to prowincję na południu. Tutaj to ostrzelamy, tutaj tego już nie, ponieważ pamiętajcie, że musimy rozwijać ideę, a jednak to dość sporo kosztuje, te 50 punktów. Aż przyjemnie się na to patrzy, jak tutaj niszczą wojska naszych wrogów. I w sumie tym razem polecimy tutaj, żeby zdobyć pieniądze, jak o kurka, jak najwięcej pieniędzy. Chodźmy tutaj, odpuścimy obleganie stolicy, no, to będzie, zdążymy. Cholera, chyba nie zdążymy. Biegnij! Trzymajcie kciuki! Kurwa! Wygrałem! Okej. Okay. No i tak jak mówiłem, bierzemy tyle, ile mogę od Anglii, czyli chyba tylko i wyłącznie Warrepsy. Kolejnym razem coś tutaj trzeba będzie wykombinać, żeby z tą Gaskonię tutaj dostać, bo to jest naprawdę niezły pomysł. Francja nie jest silnym krajem tym razem, a mamy bardzo silną Austrię, która może nam pomóc tutaj w wojnach przeciwko Francji. No i udało się, przedarliśmy się przez obronę kastylijską, już tutaj wszystko okupujemy. Będę chciał znowu od Portugalii pieniądze brać. Pojawiła się już protestancka reformacja. Oczywiście tuż obok mnie, bo czemużby inaczej? No ja nie mogę. I to jeszcze u mojego wasala. Nie! Nie, ja się to po prostu tak nie bawię. To jest największy pech, jaki mogłem mieć. Dobra, planuję już skoczyć tą wojnę, więc przed jej zakończeniem jeszcze potopmy floty naszych przeciwników tutaj, bo widzę, że nagle wypłynęli ze swoich tutaj portów. O nie, ja nie lubię tych eventów. No i mamy to. Odbiliśmy wszystkie prowincje na polu, zdobyłem tutaj tą jedną dla nas specjalnie prowincję, ponieważ jest duża szansa, że tak czy siak Hiszpania za chwilę powstanie, więc będziemy mogli wypuścić tutaj Królestwo Aragonii i je potem na Reconquestie odbijać zwyczajowo. Tylko co z tym Napolem? Kiedy ja go zjem? Chyba wykorzystam to, że tutaj teraz Wenecja toczy wojnę z Chorwacją. Węgry, co wam się stało? Oh my god, kiedy to się stało w ogóle? Nieważne. Mamy sporo klejmów, mało agresywnej ekspansji w okolicy, więc dobądźmy te terytoria dla wasala. Mamy dużą flotę, która sobie poradzi na spokojnie z flotą wenecką, więc to jest naprawdę niezły moment, żeby tutaj to zrobić w ten sposób. No, oczywiście nie zapomnimy stawiać budynków produkcyjnych, jak mamy pieniądze, zawsze na propsie, zaraz po handlu. No i wbijemy się we flotę wenecką, zobaczymy. Aha, no nie zobaczymy. Uciekli do portów. Ech, i na moje nieszczęście Wenecja troszeczkę sobie urosła. Powiem wam tak, ten pizdil nie wygląda w ogóle źle. Zdobywam właśnie Wenecję, Treviso, Istrę. Dostaję co prawda sporo agresywnej ekspansji, ale nie mam koalicji. Jak to możliwe? Plus z tego sporo pieniędzy. Od razu też rozpoczynam wojnę z Milanem po zakończeniu wojny z Wenecją. No i w zasadzie zdobyliśmy forty. Lecimy tutaj porozbijać dalej wojska milańskie i zaraz lecimy z powrotem. Nie gadajcie, że im stack wipe'a robimy. Nara! Co za fuks. No i w zasadzie teraz na stolicę. Tutaj to pozdobywajmy naszym wasalom. Ustawmy, żeby byli na siege'owaniu. Kończymy tą wojnę. No i w zasadzie to, co minimum chciałem, to mam. Więcej nie mogę, no bo jakby to powiedzieć, koalicja mi tutaj grozi. Więc bierzemy następujące prowincje, następujące pieniądze. No i teraz przyszedł czas chyba na to, żebyśmy zjadali naszych wasali. Oraz muszę znowu ogarnąć autonomię, bo pewnie się znowu gdzieś tam zagapiłem. Na bank tak jest. Ach, czemu mnie to nie dziwi? Ja nie mogę, który raz już z rzędu ja jestem kontrolerem papiestwa. To jest taki fuks, że zaraz będzie, że cheatuję. No ale nie będę narzekał, bardzo dużo to ułatwia akurat. I okej, no i bierzemy kolejnego pana, żeby nam co dawał. No w sumie
Niech to nam daje, bo kolejna instytucja i tak będzie dość tania do wprowadzenia. Teraz zajmuję się czyszczeniem buntów naszych, żeby naszą armię przełączyć również na, że tak powiem, moodbola. I za chwilę, jak tylko nazbieram, nie wiem, tak z 400 punktów, to chyba zacznę anektować trzech wasali naraz. 387, 387? Kurysz, miałbym się, jakby to było 387. Dobra, jako że mam naprawdę sporo gotówki, no to w Rzymie port rozwijamy na trójkę, bo to zawsze jest opłacalne. Jak widzicie, już bardzo dużo kontrolujemy, chociaż piractwo zaczęło nam się pojawiać. Nie, bo to jest mój wasal, którego zaraz będę anektował, więc jeszcze go nie ulepszamy. Budynki do manpowera, w zasadzie wszędzie, gdzie się da. No, myślę, że mamy całkiem niezły income jak na ten rok. Nieprawdaż? Ogólnie to, o czym musicie pamiętać, to, że budynek do state'u to w zasadzie musicie wszędzie stawiać, oprócz waszego głównego state'u, co powoduje, że właśnie bardzo źle to zrobiłem, no ale niech będzie. Nie musicie, ponieważ tutaj gathering w waszym głównym state'cie, gdzie macie stolicę, zawsze wynosi 0. Nie pamiętam, gdzie się to patrzyło. Kurde, gdzie to było? O, tutaj. No, minimalną wartość wynosi. Mniej nie będziecie mieli. Nigdy. No, to może jakieś budynki do ilości wojska, skoro manpower tutaj jest. Na świątyni to ja dużo nie zarobię, no ale w sumie może też. Akurat w tym wypadku jest to wartościowe. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie trwa świąteczna wyprzedaż. Jak widzicie, mnóstwo wspaniałych gierek do zdobycia i do kupienia. Z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Ja pierniczę, czy ja dobrze widzę, że wszystkie centra są wokół mnie? Przecież to jest... To nie, że tak nie bawię. Przecież to jest oszukaństwo. Czemu wszystkie są wokół mnie? Ciekawe, ile technologii nadrobię naraz, bo jesteśmy trochę do tyłu. Tylko 3. No niech będzie. Najgorsze, co mogło się mi przydarzyć. Nie wiem, czy to nie jest taki etap, na którym powinienem zrestartować całe podejście. Ponieważ ja liczyłem na to, że będę miał chrę protestanckie i będę mógł je rozwiązać, będę mógł tutaj podbijać zmniejszonym i tak dalej kosztem, a wygląda na to, że ja będę musiał zaraz to wszystko zabić tutaj. No zobaczcie, no ja przecież zaraz zabiję to centrum tutaj, w Aquelini zabiję, kolejne, które mogę bardzo szybko zabić, jest w Regusie. Po prostu zająć te terytoria, w kolejnym razem je zabić. Do tego to mi zaczyna przeprowadzać reformy. Zaraz mi wojny w chrę wyłączy. To będzie w ogóle tragedia i będę musiał je całe rozwiązać. A mam przepotężną Austrię. No i rozpoczynamy proces zjadania naszych wasali. Powiem szczerze, że mocno się zastanawiam, czyżby tutaj nie zwasalizować. Nie, no nie opłaca się. Ile dostanę? Jedną prowincję? Bo widzę, że straciła nawet kory tutaj na Szwajcarię, więc bez sensu. No i zjedliśmy Prowansję, zjedliśmy Genuę. Dzięki temu te obszary już mamy dla nas. Oh my god. I znowu ta autonomia. Znowu ją mam tutaj wszędzie. To jest po prostu masakra. No ale trudno. Wszędzie muszę teraz znowu to pododawać. I niestety musimy się zacząć tego pozbywać. Drugie miejsce, które będę chciał rozwinąć na trzeci poziomowy port, jest tak czy siak Genua. Jest to bardzo dobry port. Ej, my i tak mamy już tutaj gigantyczne ilości. No to teraz trzeba byłoby zacząć tutaj bawić się w przesyłanie tego handlu, co przydałoby nam się mieć. Przydałoby nam się mieć statki handlowe, no ale ich mieć nie będę w najbliższym czasie. A te zresztą, tak jak tutaj widzicie, i tak kasuje, bo mam duży overforce limit flotę. I mamy też reformę kolejną. I tutaj znowu mamy parę fajnych. I appoint cardinal cost minus 50%. Potem tutaj mamy land leader fire plus 1, manpower in the true fate province plus 10% oraz idea institution spree. Kilka mocnych rzeczy. Oczywiście też możemy na przykład się zmienić. Jeszcze yearly absolutyzm plus 1. Możemy też zmienić się, gdybyśmy nie byli papiestwem, na monarchię albo republikę, nie? Ja myślę, że pójdę tutaj w Magister Militium Dei, żeby nasi papieży walczyli w pierwszej linii i muszę przyznać, że nawet dość szybko tutaj lecimy z tymi reformami. Kolejna wyjdzie w 56, czyli 1600 któryś. Będziemy mieli już ostatnią reformę i będą wojny religijne i w ogóle wszyscy umrą. No i ja jestem już tutaj gotowy do wojny z Francją. Mamy zerwany z nią sojusz, trus minął. Robię teraz claimy, żeby zdobyć odpowiednie prowincje. Myślę, że będę musiał zdobyć tą i tą prowincję, żeby potem na Reconquestie podbić. I potem nas czeka wojna z Anglią o terytoria gaskońskie, żeby tutaj to odbijać. I potem robimy, po podbiciu tych obszarów, robimy zwrot ku Osmanowi. Stety, niestety. A liczyłem na to, że Czechy mają wojnę.